Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj troszeczkę będzie trzęsło. Będzie, że tak powiem, wszystko na żywo. A to jak prezentuje się mój zbiornik po już prawie 6 miesiącach działania na ziemi ogrodowej. Dzisiaj postanowiłem opisać Wam, jak wygląda filtracja w moim akwarium. A więc tak, wszystko zaczyna się tu od właśnie tego skimera JBL-a. Skimer jest ustawiony, że 50% wody wpływa przez górny wlot i 50% przez dolny wlot, który jest troszeczkę powyżej powierzchni podłoża. Następnie woda spływa tym oto wężem do pierwszego filtra narurowego. Ok, nastała jasność, mamy troszeczkę więcej światła, więc tak jak mówiłem, wężem tu z góry ze skimera woda trafia do pierwszego filtra narurowego, w którym jest sznurek, wkład sznurkowy o symbolu 50 mikronów. Używam go od jakiegoś już czasu. No niestety minusem tych wkładów jest to, że bardzo szybko się zatykają, ponieważ mają bardzo drobne oczka i no zbierają praktycznie cały syf. Woda jest krystaliczna w akwarium, ale po jakichś 2 do 3 tygodni, w zależności ile jest dziadostwa w akwarium, wyciągam ten wkład, odwijam połowę sznurka, przepłukuję w wodzie i wkładam ponownie, mam spokój na jakieś kolejne 2 tygodnie. To jest jako, ten filtr działa jako prefiltr do filtra kubełkowego, który znajduje się tutaj. Jest to filtr kubełkowy firmy Jebao. Jak już sami kiedyś mieliście okazję się o tym przekonać, bo przedstawiałem go. Mieści się w nim około 11 litrów. No cały kubełek to jest 11 litrów. W tym momencie media filtracyjne to po brzegi wypełnione koszyczki z lawą wulkaniczną zakupioną w firmie Blue Line. Co jeszcze? Na ostatnim koszyczku, żeby zabezpieczyć wirnik, jest oczywiście drobna gąbka i wata filtracyjna. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj, jak widzicie, nie chcę żadnej oczywiście alkoholi reklamować, ale jest taca, w razie czego gdyby filtr niespodziewanie zaczął przeciekać. Ok. Później, jak widzicie, filtr nie jest w ogóle tłumiony w tym momencie, ponieważ jest otwarty na pełną przepustowość. Co jeszcze tutaj? Na pewno ten wkład, który jest w prefiltrze, na pewno go tłumi, ponieważ no, bardzo łatwo zauważyć, jak tylko się troszeczkę zapcha, to filtr łapie lewe powietrze. I to jest dla mnie znak, że trzeba wymienić lub przeczyścić prefiltr. Następnie woda trafia do drugiego filtra narurowego. No niestety tego już Wam dokładnie nie pokażę, o co chodzi, ale jest tam kawałek wężyka i upchane trochę gąbek. Po to tylko, żeby lepiej się rozpuszczało CO2, które jest z butli. Przytłumione zaworkiem precyzyjnym Ramosi. Trafia do licznika bąbelków. Właśnie tego. Jak widzicie, no to jest jeden bąbelek na 2 sekundy, nie więcej. Trafia do tego filtra, tam się rozpuszcza i już wężem trafia bezpośrednio do
akwarium. Tutaj właśnie macie wylot. Nie używam tu żadnych zwężeń, żeby zwiększyć ciśnienia wylotu. Jest tylko po prostu, że tak powiem, taki lejek, który łagodnie wypuszcza wodę, która trafia do akwarium.